Dzień dobry, cześć, witam wszystkich w moim pierwszym vlogu tenisa stołowego, którym nagrywam telefonem. Od tej pory, szanowni państwo, będę nagrywać czasem krótsze, czasem dłuższe vlogi właśnie telefonem, oczywiście o table tennis, także miłego oglądania. No i tak właśnie, proszę państwa, wygląda praca z krzesłami, stołami. Jutro mam mecz ligowy z Witnicą, ale na wyjeździe, dlatego te stoły chowam, bo jutro tutaj będzie organizowany Dzień Kobiet w naszej świetlicy wiejskiej. No witam, trening trwa Lubikowo, tutaj mamy piłeczki, siatka, jest rakieta, gramy z Patrykiem multiballs, bo te nogi to słabiutkie, także lecimy, już 21, ale my grzejemy ostro dalej. Jesteśmy w Witnicy, fajna sala, trochę ciemno, jasna ściana, niedobrze, bo piłki nie widać, jest miło, że masz zawodnik, tu jest Władek i tu Piotrek. A to zawodnica, zawodnicy z Witnicy. Także zaczynamy mecz zaraz. Zakończył się mecz Witnicy, wygraliśmy 10-6, klub sportowy Lubikowo pokonał zespół z Witnicy, udało mi się wygrać wszystkie mecze, także teraz wchodzi trzecia liga, bardzo fajne wrażenia, dużo kibiców, przyszło oglądać trzecią ligę, która właśnie teraz się rozgrzewa, fajna sala, jest ok, brawo, Lubikowo. No i wróciliśmy kolejny raz na salę treningową. Tym razem jestem w Ośnie Lubuskim, gdzie odbywa się właśnie trzeci wojewódzki turniej kwalifikacyjny weteranów. Gra również i mój tata. Są Słubice, jest Gubin,
jest Gorzów Wielkopolski, jest Żaga, jest Witnica, także naprawdę całe województwo lubuskie tutaj gra. Tu jest pan Zbyszek. Jak tam po meczu? Super, jestem zadowolony, bo wygrałem. 2-0 pan przegrywał i wygrał 3-2 podobno. Tak jest, dokładnie. 9-7 no. Przegrywałem w piątym secie. I wygrał, brawo, tak na jest. Super. Bardzo ładnie. Jak wrażenia z tego? Z WTK-u? Na razie nie, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie grałem. Jest ze mną Grzegorz ze Świebodzina. Cześć Grzegorz. Cześć Paweł. Cześć. Jak tam wrażenia z turnieju? Teraz na WTK-u jesteśmy. Na razie prawie wszystko do przodu. No jeden pojedynek przegrany. Żartuję. Nie no, to przyjeżdżamy, bawimy się. Bawimy się, uczymy gramy, się, tak, uczymy się tenisa stołowego. W jakiej lidze grasz Grzegorz? W jakiej drużynie? Wiesz Paweł, no, jak na razie piąta liga. Może będzie lepiej. Mm-hmm. Także jak to wszyscy mówią, staramy się. Nie myślimy na razie o niczym. Myślimy o najbliższym pojedynku. Tak jest. Najbliższym meczu. Jak długo grasz w tenisa już? No, całe 3 lata. 3 lata. 3 lata po przerwie 15-letniej. Po przerwie 15-letniej. A wcześniej tak jak każdy. Gdzieś tam coś tam odbijał. W szkole, nie? Na przerwach. Tak jest. Dobra. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Grajcie w tenisa stołowego. O, ładnie. Jest ze mną pan Stasiu. Wygrał pan czy przegrał? Oczywiście przegrywamy, bo taki jest mój rocznik przegrywa i koniec. Tak? Czyli ciężko z formą ostatnio. Nie, ze sportem moim jest dobrze, tylko z wynikami jest gorzej. No właśnie, jesteśmy teraz na WTK-u weteranów. Jak wrażenia? Super, moje zdanie to powinno być co 2 tygodnie. Wtedy ja bym tylko jeździł na WTK-i, a nie jeździł... Przepraszam, muszę do mikrofonu mówić. A nie jeździł tylko na ligę, bo liga mnie nie interesuje, za stary jestem. No tak. No to fajnie właśnie, że można pograć z zawodnikami w swoim wieku, nie? No oczywiście. Jakieś równe, człowiek ma jakieś porównanie. Co prawda mają za każdym razem jakiś inny czop, jakąś gumę i jest możliwość rehabilitacji przy stole, przez myślenie, tak. Ruchy i inne rzeczy. Nie wspomnę o tym, że trzeba się jednak myśleć. Dużo myśleć i dużo grać przede wszystkim. I najlepiej z lepszymi, a nie tylko z tymi najlepszymi. Tak jest, i najlepiej z lepszymi. A najlepiej przyjeżdżajmy na weteranów. Na weteranów. Dobra, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich moich widzów. Film został stworzony telefonem, nagrany i zmontowany. Mam nadzieję, że podobają wam się takie filmiki. Już wkrótce więcej tego typu vlogów. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!